Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na książki, które polecam do czytania jesienią part 2, ponieważ taki film już się pojawił w zeszłym roku i tutaj Wam oczywiście go gdzieś podlinkuję nad moją głową. Natomiast oczywiście od zeszłego roku przeczytałam wiele innych książek, które chciałabym Wam tutaj pokazać, które uważam, że z różnych powodów idealnie nadają się na długie jesienne wieczory. No i myślę, że w przyszłym roku być może też taka lista się pojawi. Myślę, że warto sobie ją co jakiś czas uaktualniać, natomiast oczywiście to nie znaczy, że lista z zeszłego roku jest już nieaktualna, ponieważ w zeszłym roku wybrałam takie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo jesienne lektury, takie, które no momentalnie kojarzą mi się z tą jesienią. Tak więc zapraszam Was również do obejrzenia tamtych polecajek, natomiast dzisiaj zapraszam na kilka nowszych. Oczywiście taki iście jesieniarski film nie może obyć się bez klasyków, bo jednak jesień to jest ta pora, kiedy te klasyki gdzieś tam chce nam się czytać najbardziej. Być może też za sprawą akcji, która od paru lat już dzieje się na zagranicznym booktubie, która nazywa się Victober i polega to na tym, że w październiku czyta się głównie książki z okresu wiktoriańskiego. W tym roku taką polską wersję tej akcji, z tego co wiem, prowadzi Nicola Dr. Book, która rozszerzyła trochę ten zakres nie tylko do literatury wiktoriańskiej, ale do klasyków w ogóle. Także jeżeli macie ochotę przeczytać jakiś klasyk w tym czasie, to być może warto również właśnie wziąć udział w maratonie Nicoli. Rok temu pokazywałam Wam Dziwne losy Jane Eyre, czyli jedną z moich takich ukochanych książek w ogóle wszechczasów, nie tylko jeżeli chodzi o klasykę. Natomiast w tym roku chciałam Wam pokazać coś, co również w tym roku czytałam, a było to, a jest to w zasadzie Przeminęło z wiatrem, czyli naprawdę potężny kloc, który, no jak żadna inna książka, nadaje się właśnie na te takie długie jesienne wieczory do czytania pod kocykiem. To jest naprawdę bardzo dobra książka, natomiast jest to książka również z rodzaju tych, które trzeba czytać z krytycznym myśleniem, ponieważ oczywiście rację mają te wszystkie osoby, które twierdzą, że ta książka jest rasistowska. Ona jest rasistowska. Natomiast trzeba pamiętać, w jakich czasach została wydana i po prostu podejść do niej z taką chłodną głową i z, no po prostu z dozą krytycznego myślenia. Natomiast w samej tej historii dotyczącej szczególnie głównej bohaterki, czyli Scarlett O'Hara i Rheta Butlera, można się naprawdę zatopić. Myślę, że to jest tutaj taki wątek wiodący. Ja w ogóle sięgając po tę książkę miałam taki mylny obraz, że jest to z jakiegoś powodu romans. Natomiast tego romansu jest tutaj naprawdę niewiele, bardzo mało powiedziałabym. Jest to bardziej taka powieść obyczajowa, właśnie dotycząca tego, jak żyło się ludziom na południu w czasach wojny secesyjnej. Nie jest oczywiście ona do końca prawdziwa historycznie, bo tutaj rzeczywiście bardzo mocno jakby wygładza się cały ten system niewolniczy. Pokazuje się to w taki sposób, że osoby czarnoskóre miały tak naprawdę dobrze na plantacjach i że im się tam żyło dobrze i ta wojna secesyjna to wcale nie była im potrzebna. Natomiast tak jak mówię, ja nie jestem fanką takiego, wiecie, cancel culture i w ogóle usuwania jakiejkolwiek literatury z półek, bo no, myślę, że taka cenzura nie prowadzi do niczego dobrego. Trzeba raczej tłumaczyć kontekst i pewne wydarzenia historyczne, niż udawać, że coś nigdy nie powstało i nigdy nie istniało. Także Przeminęło z wiatrem jest dosyć ciekawą książką, właśnie również w kontekście tego, jak odbiera się ją dzisiaj. I myślę, że naprawdę warto poświęcić jej czas, chociaż tak jak mówię, no jest to kloc, jest to książka, która ma ponad 1000 stron, 1130 chyba stron i jest to zdecydowanie najgrubsza książka, jaką w swoim życiu przeczytałam. Kolejna książka, którą tutaj mam, to jest absolutna perełka tego roku dla mnie i książka, która chyba bardziej jesienna być nie może, a jest to Jesień Alice Leaf, czyli już samym tytułem i okładką kusi nas po prostu ta jesienna aura. To jest historia młodej kobiety, 30-letniej bodajże, z tego co pamiętam, która zaprzyjaźnia się ze starszym mężczyzną, już w takim naprawdę bardzo podeszłym wieku, bo ten pan ma chyba 90 parę lat, wydaje mi się, i ta przyjaźń narodziła się bardzo wcześnie, kiedy jako mała dziewczynka, kurczę, nie pamiętam imion, ja nigdy nie pamiętam imion głównych bohaterów, zawsze mam z tym problem, Elizabeth, kiedy mała Elizabeth po prostu zostawała u tego pana Daniela, starszego pana Daniela pod opieką, kiedy jej matka wychodziła do pracy właśnie jako małe dziecko, a teraz już jako dorosła kobieta dalej tę znajomość utrzymuje, ale wydaje mi się, że w książkach Alice Smith, czytałam Jesień i Zimę, bardziej niż sama fabuła, ważniejsze jest to, co gdzieś tam jest przekazywane między wierszami i to wszystko dzieje się na tle Brexitu, jest tutaj dużo takich bardzo aktualnych w czasie powstawania tej książki, to gdzieś mniej więcej 2015-16 rok, dużo takich bardzo aktualnych wydarzeń politycznych, ale też bardzo, bardzo dużo sztuki i literatury i to naprawdę było w tej książce piękne, to jest książka, która ma w sobie mnóstwo symboli, bardzo ciężko jest te wszystkie symbole gdzieś tam dostrzec, bo jednak jest to trudna książka pod tym kątem, naprawdę trzeba być, wydaje mi się, niesamowicie oczytanym i niesamowicie znanym również w świecie sztuki, żeby to wszystko gdzieś tam wyłapać. Ale mimo tego, że no, mnie się na pewno wszystkiego nie udało, to jednak ta książka sprawiała mi bardzo dużą przyjemność i właśnie wyszukiwanie takich nawiązań. Tutaj w tej części akurat jest bardzo dużo Szekspira, ale też bardzo dużo Dickensa, bo w ogóle pierwsze zdanie tej książki i pierwsze zdanie Zimy bardzo mocno nawiązuje do książek Dickensa. Tutaj do, z tego co pamiętam, opowieści o dwóch miastach, natomiast w Zimie do opowieści wigilijnej, tak więc z jakiegoś powodu Alice Smith upodobała sobie właśnie prozę Dickensa. No i myślę, że jest to taka literatura naprawdę na wysokim poziomie, którą warto czytać.
czytać, warto poznawać, warto się nią delektować. Nawet jeżeli nie wyciągniemy z niej wszystkiego, to myślę, że można czerpać niesamowitą przyjemność z czytania tak dobrej literatury. Kolejna książka to coś, o czym widzę, że ostatnio jest coraz głośniej i to mnie bardzo cieszy, ponieważ kiedy rok temu Wam tę książkę niesamowicie polecałam, to tak naprawdę prawie nikt jej nie znał, a jest to książka ta druga, Therese Bowman, i teraz widzę, że ta książka zbiera bardzo dużo pozytywnych recenzji. Kiedy ja się tą książką zachwycałam, ta książka była w mojej topce książek zeszłego roku, to wydaje mi się, że wiele osób nie podzielało mojej opinii i pisało mi, że ta bohaterka jest taka toksyczna, że jej się nie da lubić. I tak to jest prawda, natomiast to jest taka książka, gdzie my nie mamy lubić głównej bohaterki, natomiast mamy spojrzeć na świat i na pewne sprawy z jej perspektywy i dostrzec to, że nie wszystko jest czarno-białe i nie wszystkie wybory są takie proste, jak nam się wydaje. I właśnie o tym jest ta książka, to jest taka książka o klasowości, o tym, że bardzo łatwo nam jest oceniać decyzje takie, no powiedzmy, obiektywnie złe ludzi, którzy stoją nam dużo mniej uprzywilejowanej pozycji niż my. Tak więc ja się bardzo z tą książką utożsamiłam, bardzo się utożsamiłam też z tą bohaterką, nie w takim sensie, że się z nią zgadzałam właśnie z tym, jakie decyzje podejmuje, natomiast rozumiałam jej punkt widzenia. Jakoś tak bardzo mocno byłam w stanie wczuć się w jej sytuację i w to, że rzeczywiście być może ona nie miała innego wyjścia, albo może to wyjście wydawało jej się najlepsze w danym momencie. Także ta książka naprawdę zostanie ze mną na długo i to jest taka książka, którą ja na pewno będę chciała przeczytać jeszcze co najmniej raz, jeżeli nie więcej, bo no jest to jedna z ważniejszych książek w moim życiu, wydaje mi się. Także bardzo gorąco Wam polecam w ogóle książki Therese Bowman, jeżeli jeszcze nie znacie, ale ta druga to jest zdecydowanie numer jeden na mojej liście, jeżeli chodzi o tę autorkę właśnie. Kolejna książka to też hit zeszłego roku, wydaje mi się, a jest to książka Moja mroczna Vanesso. Książka, która bardzo mocno opiera się na Lolicie Nabokowa i samo to już jest w sobie kontrowersyjne. Natomiast tutaj rzeczywiście dostajemy te mechanizmy działania zarówno oprawcy, jak i ofiary. To, jak to się dzieje, że młoda dziewczyna akurat w tym przypadku zostaje tak mocno zmanipulowana, że wydaje jej się, że związek z dorosłym, dojrzałym mężczyzną to jest miłość, że ta fascynacja gdzieś tam osiąga taki punkt, że nie dostrzegamy, że to jest złe, że to jest nie w porządku, że jesteśmy wykorzystywani czy wykorzystywane. Także naprawdę uważam, że autorka Kate Russell tutaj bardzo dobrze pokazała właśnie te wszystkie takie psychologiczne aspekty bycia ofiarą molestowania seksualnego czy wykorzystywania seksualnego. To jest trudna książka, naprawdę ją się czyta dosyć mozolnie i tak z takimi naprawdę dużymi emocjami gdzieś tam w sobie. Były takie fragmenty tutaj, że ja naprawdę miałam ochotę rzucać tą książką o ścianę, że miałam ochotę, nie wiem, gryźć po prostu, nie wiem co. No po prostu bardzo mnie ta książka poruszała, bardzo mnie drażniła też momentami, czasami nie mogłam uwierzyć w to, co czytam. Także naprawdę jest to książka, obok której nie można przejść obojętnie. No i też właśnie ma w sobie taki mroczny, taki ciężki klimat, który idealnie, wydaje mi się, pasuje do jesieni. Natomiast warto tutaj na pewno wspomnieć o tych trigger warningach, które dotyczą molestowania seksualnego, pedofilii, czy właśnie tego rodzaju kwestii gwałtu. Także jeżeli jesteście bardzo wrażliwi na takie rzeczy, no to nie sięgajcie po tę książkę, bo no ona jest tego pełna. Jeśli chodzi o kolejną książkę, to ja przed nagraniem tego filmu przejrzałam sobie ten swój film z zeszłego roku i bardzo byłam zaskoczona, że nie umieściłam tam książki Myszy i ludzie Johna Steinbecka, ponieważ to również jest jedna z moich ulubionych książek wszechczasów i nie wiem dlaczego jej nie umieściłam, bo ona również wydaje mi się idealnie pasuje na jesień, ona jest króciutka, natomiast też ma w sobie taki klimat. Jak ja czytam tą książkę, ja mam w ogóle synestezję, jestem synestetką, więc czasem widzę po prostu różne rzeczy w różnych kolorach i czytając tę książkę miałam właśnie taki obraz różnych brązów, beży i tak dalej, więc takich bardzo naprawdę jesiennych. To jest książka, której akcja rozgrywa się w czasach wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych w latach 30., kiedy brakuje tak naprawdę wszystkiego, pieniędzy, żywności, nie ma plonów, nie ma nic tak naprawdę. I historię dwójki przyjaciół, którzy podróżują właśnie przez Stany, żeby znaleźć taką swoją, powiedzmy, metaforyczną ziemię obiecaną, takie miejsce, w którym będzie im dobrze, w którym będą mogli założyć swoją fermę królików, ponieważ do tego dążą właśnie główni bohaterowie. No i właśnie jest to historia przyjaźni, ale jednocześnie przekrój przez najróżniejsze warstwy społeczne w tamtych latach w Stanach Zjednoczonych. I z drugiej strony jest to również najsmutniejsza książka, jaką ja w życiu czytałam, albo jedna na pewno z najsmutniejszych. To zakończenie po prostu łamie mi serce. Ja mam w ogóle łzy w oczach na myśl o tym, co tam się wydarzyło w zakończeniu. Zaraz się popłaczę. I no, uważam, że to jest niesamowita książka, naprawdę świetna. Od tamtej pory, a czytałam tę książkę w 2016 roku bodajże, obiecuję sobie, że przeczytam więcej Steinbecka. Mam na swojej półce Grona gniewu i Na wschód od Edenu. Do tej pory się nie zabrałam, ale no, uważam, że to jest naprawdę świetny pisarz już po tej króciutkiej książeczce. I kolejna niezwykle jesienna książka to Tajemna historia Donny Tartt. Nie wiem, czy pamiętacie, ja o tej książce mówiłam na początku tego roku. Może nie jest to coś, co mnie jakoś bardzo zachwyciło, natomiast doceniam dobrą literaturę, którą ta książka niewątpliwie reprezentuje. Natomiast dlatego chciałam ją umieścić w tym zestawieniu, bo to jest taka książka z tego nurtu Dark Academia i to jest tak bardzo jesienny, mroczny klimat, że bardziej się chyba nie da. Tutaj mamy właśnie takie, wiecie, mury uniwersyteckie, jakąś taką małą grupkę przyjaciół, taką elitarną społeczność i tajemnicę
tajemnicę morderstwa. Znaczy, to w zasadzie nie do końca jest tajemnica, bo my od początku wiemy, kto umarł i kto zabił, natomiast nie wiemy dlaczego, nie wiemy, jak to się wydarzyło. I właśnie to odkrywamy na kartach tej powieści. Także no, wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo mocno jesienna książka i jeżeli jeszcze jej nie czytaliście, to myślę, że właśnie wrzesień, październik, listopad to jest idealny moment, żeby po tajemną historię sięgnąć. Okej, i już na sam koniec takie dwie zdecydowanie lżejsze lektury niż te, które Wam do tej pory pokazałam. I przede wszystkim mam tutaj książkę Biblioteka o północy, Matta Haiga. To jest książka, z którą ja mam taką trochę trudną relację, ponieważ z jednej strony bardzo nie podobał mi się tutaj warsztat pisarski autora. Ten język był taki bardzo infantylny, nie do końca do mnie przemówił. Natomiast sama historia jest jak taki ciepły kocyk, którym się można otulić właśnie jesienią. Ona ma taki niesamowicie pozytywny, optymistyczny wydźwięk. W niej się można zatopić, odprężyć, zrelaksować. To jest taka typowa książka otulająca, z którą można sobie usiąść właśnie pod kocem z kubkiem gorącej herbaty i przeczytać na jeden czy dwa razy. Także no też jest bardzo jesienna, ale z tej takiej, wiecie, nie w takich mrocznych, ciężkich klimatach, natomiast właśnie w takich lekkich, otulających, gdzie po prostu marzymy tylko o tym, żeby po ciężkim, deszczowym dniu gdzieś tam się odprężyć właśnie z kocykiem i z herbatką. Także ta książka będzie na to idealna i ona ma niesamowicie ciekawą fabułę, ponieważ tutaj poznajemy główną bohaterkę, która na samym początku tej historii próbuje popełnić samobójstwo. Natomiast nie uważałabym tego za jakiś mocny trigger warning, ponieważ to jest tylko jakby początek tej historii. To, co jakby nam rozpoczyna całą tę historię, a polega ona na tym, że ta bohaterka znajduje się w takim świecie pomiędzy, gdzie może przebierać między swoimi różnymi potencjalnymi wersjami swojego życia, czyli po prostu takimi życiami, których nie miała z tego względu, że gdzieś tam na przestrzeni swojego życia podjęła inne decyzje, ale w jakichś równoległych wszechświatach żyje właśnie tym innym życiem. I ona sobie po prostu wchodzi do tej tytułowej biblioteki i jak książki z półek zdejmuje kolejne wersje swojego życia i gdzieś tam je w pewnym sensie przymierza i wybiera to, które jej najbardziej odpowiada. Tematyka jest niesamowicie ciekawa. Uważam, że trochę słabiej z realizacją, ale mimo wszystko bardzo przyjemnie się tą książkę czyta i będzie bardzo fajna na jesienne wieczory. I druga bardzo jesienna według mnie książka, która w zasadzie rozgrywa się na przestrzeni lata, ale mimo wszystko kojarzy mi się z jesienią ze względu na styl pisania, to książka Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. To jest taka książka, która w zasadzie opisuje życie dwojga nastolatków, którzy no, stoją u progu dorosłości. Oni tam na początku tej historii mają chyba 15 lat, na końcu gdzieś 18 czy coś takiego. Tak więc oni dorastają na przestrzeni tej powieści. Nie ma tutaj tak naprawdę takiej konkretnej fabuły, bo to jest taka typowa powieść obyczajowa, która w ogóle rozgrywa się w latach 80., w 87 bodajże roku w Teksasie. Także takie klimaty dosyć nam odległe, tak mi się wydaje przynajmniej. Przynajmniej dla mnie one były odległe, bo nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek czytała książkę osadzoną zarówno w tych latach, jak i w tym miejscu. Bo jednak kiedy myślimy o Stanach, to bardziej gdzieś Kalifornia albo Nowy Jork, ewentualnie jakieś, wiecie, Chicago, coś takiego, natomiast niekoniecznie południe, niekoniecznie Texas. Ale to jakby co jest największą zaletą tej książki według mnie, to taki bardzo subtelny, bardzo taki melancholijny, trochę oniryczny, powiedziałabym, chociaż tutaj nie ma realizmu magicznego, język, którym ta książka jest napisana. To jest taka naprawdę bardzo wrażliwa książka w pewnym sensie. Ona ma w sobie taki bardzo specyficzny rodzaj wrażliwości. No i to jest takie właśnie, tak się to dobrze czyta, to przez coś tak płynie, tak subtelnie, też się można w tej książce naprawdę odprężyć. Także wydaje mi się, że ona też z tego powodu, właśnie ze względu na to, jak jest napisana, będzie idealną lekturą na jesień. I to były wszystkie jesienne książki. Oczywiście mogłabym znaleźć dużo więcej, natomiast to są takie książki z tego roku, które najbardziej przyszły mi do głowy, jeżeli chodzi o ten jesienny klimat. Oczywiście zachęcam Was również do wrócenia do tego filmu z poprzedniego roku, bo tam też było dużo takich bardzo jesiennych książek, które dalej są aktualne, które dalej bardzo polecam. Tak więc te dwa filmy to nie są osobne części, bardziej ten film jest uzupełnieniem tego poprzedniego. Tak więc zachęcam do obejrzenia obu. Ode mnie to by było na tyle tym razem. Dajcie koniecznie znać, jakie książki Wam kojarzą się z jesienią, jakie Wy polecilibyście właśnie do czytania w tym czasie. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!